I teraz, jak w ogóle, wracając jeszcze do tego tematu, jak operować tymi węglowodanami, tłuszczami, białkiem, to Wam zaraz też pokażę a propos białka i tłuszczu, jak można to sobie zaplanować. Ale słuchajcie, taki przykład, pośrodkując to mniej więcej, jeżeli w ogóle mówimy sobie o diecie low carb, jak to komponować na talerzu. No bo zobaczcie, jak my mamy taki standardowy talerz, o którym mówimy, talerz taki żywieniowy, no to z reguły, słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Połowa na tym talerzu to jest właśnie surówka, sałatka, generalnie warzywa, tak? Czy tam oficjalnie warzywa i owoce, ja mówię warzywa. 1/4 to mamy białko i 1/4 to mamy węglowodany, tak? Dodatek skrobiowy tak zwany. No i słuchajcie, i to nie jest wcale takie głupie, dlatego że w łatwy sposób można to sobie skomponować. I teraz tak, ja tutaj to pokazuję i też to policzyłam tam na diecie na 2000 kilokalorii, bo tak też jest najłatwiej. Ale generalnie słuchajcie, jeżeli założycie sobie, bo chcecie stosować dietę low carb, na przykład z 25% węglowodanów, to możecie to właśnie w ten sposób podzielić. To jest jeden schemat, zaraz Wam pokażę, jaki jest drugi. I jak to można zrobić? Czyli możecie sobie założyć, że 1/4 tego Waszego talerza to będą właśnie te węglowodany wysokoskrobiowe. Czyli węglowodany wysokoskrobiowe, te wszystkie sypkie, które Wam pokazywałam, czyli czy pieczywo, czy jakiś tam makaron, ryż, kasza, strączki, chociażby tak samo, albo ziemniaki czy bataty, które też będą dodatkiem wysokoskrobiowym. I to może być 25% talerza. Jeżeli wy zakładacie, że wasz low carb będzie miał 20% węglowodanów, to niech ten dodatek wysokoskrobiowy będzie na 20% talerza, czyli na 1/5, tak? Jeżeli wasz udział węglowodanów tych wysokoskrobiowych w ogóle chcecie, żeby nie przekraczał 10%, to niech to będzie 1/10 waszego talerza, tak? Ale, co jest istotne, nie wliczajcie w tych warzyw niskoskrobiowych, które Wam pokazywałam tutaj, tak? One powinny stanowić odrębną kategorię, czyli to powinno być te pół talerza. I ja się z tym zgadzam, że to powinno być pół talerza, od którego właśnie zaczynamy jeść posiłek. Więc pół talerza to niech to będzie ta surówka, sałatka, warzywa niskoskrobiowe. I wtedy, jeżeli macie na przykład cztery posiłki, jedzone co 4 godziny, bo pamiętajcie proszę o tym, że generalnie proces trawienia trwa około 4 godzin. I do 4 godzin mamy też wysoki poziom insuliny po posiłku. Insulina, czyli ten hormon, który też jest odpowiedzialny za rozprowadzenie energii po komórkach ciała. I generalnie po tych 4 godzinach dopiero włącza nam się drugi hormon, glukagon, który jest odpowiedzialny za uwalnianie zapasów. Tak, czyli rozkład w tym wypadku na przykład tkanki tłuszczowej albo uwolnienie glikogenu z mięśni czy z wątroby. I tak naprawdę tę sytość po posiłku to my mamy, słuchajcie, powinniśmy mieć przez te 4 godziny, więc spokojnie możecie jeść w takim schemacie, że na przykład jedzie śniadanie 7, drugie śniadanie 11, obiad 15, kolacja 19 i zachowujecie 12-godzinny post nocny, tak? Bo od 19 do 7 rano nie jecie. I na przykład, nie wiem, idziecie spać 22, macie 3 godziny przerwy przed spaniem, od jedzenia, w ogóle super układ, naprawdę super układ. Więc możecie to sobie tak w łatwy sposób zrobić. Możecie to zrobić właśnie w ten sposób, że białko i tłuszcz, które wsadziłam też tutaj do jednego wora, to będzie 25%, czyli 1/4 tego talerza. I możecie to białko i tłuszcz doładować do każdego posiłku. Węglowodany wysokoskrobiowy to będzie 1/4 talerza, a połowa tego talerza to będą warzywa niskoskrobiowe, czyli te wszystkie zielonolistne, te wszystkie warzywa, które mają sporo wody, które mają sporo błonnika.